Nabór do programu mieszkanie za remont. To już ostatnie dni, w których można dokonać oględzin przyszłych mieszkań. Wykaz oraz terminy dostępne są na stronie internetowej Suwalskiego ZBM-u. Spośród 11 lokali tylko dwa wymagają nakładów poniżej 20 tys. zł, ale są to bardzo małe mieszkania. Oba mają po około 16 m2 powierzchni użytkowej. Zasadniczo więc nadają się do zamieszkania przez osoby samotne. To kwatery złożone z jednego pokoju z aneksem kuchennym i niewielkiego przedpokoju. Jest tu oczywiście również łazienka. Do 30 tys. zł trzeba zainwestować w kolejne cztery lokale. Liczące jeden lub dwa pokoje, kuchnię i łazienkę. Mieszkania te liczą od 38 do 48 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Na liście są również dwa naprawdę duże mieszkania, których remont będzie bardzo kosztowny, bowiem przyszli najemcy wydać będą musieli od 80 do 90 tysięcy złotych. Jeden z tych lokali powstanie z połączenia dwóch odrębnych mieszkań i docelowo składał się będzie z trzech pokoi z kuchnią i łazienką. Jego docelowa powierzchnia użytkowa to około 94 m2. Drugie, podobnej wielkości mieszkanie jest czteropokojowe, przy czym jeden z pokoi połączony ma być z aneksem kuchennym. Jest to jedyne w tej puli mieszkanie, w którym nie ma centralnego ogrzewania. Wciąż znajdują się w nim kaflowe piece. Pozostałe trzy mieszkania to jedno lub dwupokojowe lokale liczące od 34 do 61 metrów powierzchni użytkowej. Mieszkania zlokalizowane są w różnych punktach miasta: przy ulicach Kościuszki, Wesołej, Kiri Skłodowskiej. Oraz na osiedlu drugim. Wnioski o przydział mieszkania za remont można składać do 20 marca. Lista najemców powstanie do końca bieżącego miesiąca, a do połowy kwietnia bieżącego roku. Zawarte zostaną umowy dotyczące wykonania remontu. Na realizację robót przyszli lokatorzy będą mieli pół roku.